Hej, cześć, siemanko, jestem Blind Ghost i witam was w kolejnym odcinku z Trova, z cotygodniowego openingu. No i cóż, no jak widzicie, mamy standardowo 9 daily chestów, 13 Titan treżurków, 1 Golden House chest i 18 Empowered Gemboxów i oczywiście kolejną szansę na aurę. No ale cóż, no zacznijmy sobie jak zwykle od tych najmniej wartościowych skrzynek, czyli od daily loot chestów. Zobaczymy sobie co tutaj wyleci. Standardowo nic. Minor experience coin, tak średnio. Nie, już mi exp nie jest kompletnie, totalnie do niczego potrzebny, więc... Więc raczej z tego nie... Znaczy nie, no nie przyda mi się to w ogóle, nie? Więc no trudno, nie? Ale 60 fluxa. 60 fluxa jest, także najsik. Plus tam to co wypadło pomiędzy. Golden House Chest. Love Seed, którego już mam, także... Cóż. Trudno. To mogę tylko przerobić na 10, znaczy na 100 tego. Tak też średnio trochę. Ale trudno. Będzie na ten. Znaczy no, nie wiem na co będzie. A tego Lopsita nie mogę sprzedać. A czy nie mogę go rozwalić? On jest na sell. To ile to kosztuje? Lewy. Lopsit. 15k. Tak, to niech będzie. Wystawię to za 15. Tutaj wcześniej jeszcze miałem drop z tego, z... z Adventure Boxów. Jakiegoś tam mounta dostałem, tam niech będzie, co nie. No i 18 Empowered Game Boxów. Kolejna szansa na aurę. No zobaczmy, nie? Zobaczmy, co z tego będzie. Nie, to słabo. Tak, też Magic Damage Critical. Na razie też na cały czas. Super. Kolejny tydzień. Kolejne gówno. Czy mi będą potrzebne te duże? Raczej chyba nie. Bo chyba na każdej klasie już mam duże gemy wszędzie. Tak mi się wydaje. Zobaczmy. Przelećmy się przez wszystkie klasy. Przez wszystkie klasy i zobaczmy, czy wszędzie mamy duże gemy. Ale wydaje mi się, że wszędzie są już. Że już jestem na tyle... Na tyle wykoksany, że wszędzie już mam te duże gemy. Tak mi się wydaje. Chyba, że się mylę, co nie. No tu jest Stellar. Raczej wątpię, że miał gdzieś radiantowego, dużego. Wtedy ostatnio co był opening, no to tam miałem tego dużego Stellarowego, no ale go sobie wymieniłem, więc raczej daje mi się, że już więcej dużych Stellarów, czyli dużych radiantów raczej nie mam. Co najwyżej ewentualnie możliwe, że gdzieś tutaj mogę mieć na przykład jednogwiazdkowy duży, co nie? Albo dwugwiazdkowy na przykład, nie? To wtedy ewentualnie mógłbym go wymienić. Ale... To bym musiał sprawdzić w taki sposób, że no musiałbym te gemy ulepszyć przynajmniej do 15 levela, co nie? Żeby to sprawdzić dokładnie, czy tamte gemy te większe były na pierwszym levelu, czy na drugim, czy tam na trzecim. Ale no wszędzie duże gemy mam, żółte i czerwone, więc no te gemy to nie wiem, no ulepszę je pewnie na 15 level i wtedy sobie zobaczę po prostu no później, co nie?
Później go sobie zobaczę, ile tam tego power ranka będzie miał. Mogę jeszcze sobie zrobić jeden ten Stellar Longem. Kolejny czerwony duży Health Regeneration. No to tak już jeszcze bardziej odpada. Już te jeszcze są takie w miarę, ale ten to już w ogóle. Także go sobie rozwalimy. To jest ten? Nie, to jest ten. I chyba będę mógł zrobić jeszcze jeden. Tak, będę mógł zrobić jeszcze jeden. Akurat 10 fragmentów na styk. I podwójny. No to podwójny to od razu leci na zmielenie. Bo podwójnych nie kolekcjonuję. Więc tutaj sobie to wrzucimy gdzieś, nie wiem, gdzieś tutaj może na dół. To sobie później zobaczę. No i cóż, no. No i cóż, no tyle chyba. Zarobiłem, miałem 50k, więc zarobiłem jakieś 150. Także no całkiem spoko mi się wydaje. Także no. Także mam nadzieję, że ten opening w tym tygodniu się wam podobał. No cóż, standardowo nic ciekawego. Jakoś bez rewelacji. Cały czas liczymy na aurę. No ale kolejny tydzień, cóż, bez. Także no, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Na razie, trzymajcie się i do następnego odcinka.